Otóż spotykamy się na spotkaniu ekumenicznym. Myślę, że powinniśmy trochę zastanowić się, co to znaczy w ogóle spotkanie ekumeniczne, co to znaczy w ogóle ekumenizm. Wydaje mi się, że tak jak to przed chwilą śpiewaliśmy w tym pięknym hymnie, przede wszystkim powinniśmy mówić o tym, co nas łączy. Myślę, że tak jest, zwłaszcza wśród, brzydko mówiąc, nas, teologów, że dosyć łatwo jest nam mówić o tym, co nas dzieli. Ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy mówić o tym, co nas łączy. Łączy nas wiara w Trójcy Świętej, jednego Boga. Łączy nas to samo wyznanie wiary. Łączy nas wiara w zbawcze dzieło, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Gdy przeciwnego człowieka spotkamy o różnicę pomiędzy poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi, to przynajmniej ja zawsze spotykam się z czymś takim, że w waszym kościele, w kościele ewangelickim, księża mogą mieć żonę, bo u nas jest celibat. To jest chyba jedyna różnica, którą ludzie tak z rękawa bez zastanowienia są w stanie powiedzieć. Może jeszcze w kościele chrześcijan baptystów chrzest dorosłych, ale to są chyba takie rzeczy, które nam przychodzą. My tam naprawdę częściej ten włos dzielimy na czworo. A myślę, że przede wszystkim w czasie takich spotkań jak to, w czasie spotkań ekumenicznych, powinniśmy akcentować nie to, co dzieli, ale powinniśmy akcentować to, co nas łączy. Kontynuujmy nasze nabożeństwo modlitwą. Módlmy się.